Mam sygnał, że kamery działają. Dobry wieczór zatem jeszcze raz. Witamy na pomeczowej konferencji prasowej, część druga. Z trenerem zwycięskiej drużyny, z Szymonem Grabowskim. Panie trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz, później przyjdziemy do pytań z sali. Dobry wieczór. Niewątpliwie cieszę się bardzo z tego, jaki rezultat końcowy widnieje, jak zaprezentowaliśmy się, szczególnie w pierwszej połowie, bo myślę, że byliśmy że nawet blisko perfekcji, czy blisko ideału, jeśli chodzi o to, co chcemy robić na boisku, jeśli chodzi o to, jaką przewagę chcemy sobie wytwarzać, stwarzać, i najważniejsze dla mnie jest to, że jest to poparte akcjami bramkowymi i golami. Myślę, że do perfekcji brakowało naprawdę bardzo niewiele, troszeczkę skuteczności, bo rzeczywiście ten wynik do przerwy mógłby być bardzo, bardzo okazały i bardzo dobry dla nas. Jeśli chodzi o drugą połowę, tutaj na pewno to sobie z zespołem przeanalizujemy, ale wiadomo, jaki to był moment dla nas, dla Resowi, praktycznie mecz zamknięty, ale też myślę, że mimo tego powinniśmy tutaj prezentować się w pewnych fragmentach zdecydowanie lepiej, nawet jeśli chodzi o szacunek dla rywala, dla kibiców, dla widowiska, bo myślę, że tak do tego podchodzić musimy. Gratuluję przede wszystkim moim zawodnikom i dziękuję im za ten mecz. Oni wiedzą dlaczego, ale już przed nami sporo pracy przed następnym, kolejnym, bardzo ciężkim spotkaniem ligowym. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Poprosimy o pytania. Jeżeli takie są, należy podnieść rękę. Będę wskazywał, proszę. Kajetan Sawi, Lechetka.pl. Dzień dobry. Co powiedział Pan przerwie zawodnikom po tak dobrej pierwszej połowie? Czy żeby się nie rozluźniali, czy żeby grali tak dalej? Żeby się nie rozluźniali, żeby grali lepiej, żeby byli bardziej skuteczni, żeby nie poprzestawali na tym. Powiedziałem słowa, które w mojej ocenie miały jeszcze mocniej zmobilizować ich, szczególnie w aspekcie mentalnym, żeby tutaj nie zadowalać się tym rezultatem, który jest, a jednak dalej wykrzesać z siebie jak najwięcej. Ale jak widać, nie wyszło mi. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, proszę o podniesienie. Proszę Paweł. Paweł Stankiewicz, Bokiecki, a ja mam pytanie odnośnie sytuacji po meczu. Bo to dla Pana chyba taka sympatyczna sprawa, czyli podziękowanie, przyjmowanie Pana nazwiska przez kibiców Resowi. I chciałem dopytać jeszcze, co Pan otrzymał od Panów z Rzeszowa. To jest sympatyczne, ale trudne emocjonalnie. To jest coś, czego nie chciałbym nigdy przeżyć i mam nadzieję, że przeżyłem to ostatni raz. Ostatni raz, bo mam nadzieję, że ja z Lechią będę w przyszłym sezonie w Ekstraklasie, a Resowia będzie w pierwszej lidze i już nigdy do takiego pojedynku nie dojdzie. To tego bym sobie życzył, jeśli mogę to tak sobie trochę prywaty wrzucić. Dostałem upominki, dostałem rzeczy, które gdzieś tam przywieźli. Cieszę się z flagi, którą otrzymałem też od niej, która była zrobiona okazjonalna na pierwszy mecz. Dzisiaj też już przywieźli, także duży szacunek dla nich za to, że w poniedziałek tak dużą odległość przybyli po to, żeby wspierać swoją drużynę, po to, żeby też tam się ze mną gdzieś tam przywitać. Szacunek dla nich, oni też wiedzą, że ten klub i oni w moim sercu stanowią mocny punkt. Prosimy. Przemysław Olszewski, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, w takim spotkaniu, kiedy tak naprawdę wszystko jest pod kontrolą, już po pierwszej połowie, 10. żółta kartka i Pan Żywisko, to dla Pana bardziej jest problem, czy jest bardziej Pan zadowolony z tego, że to zawieszenie przypadnie, teraz powiedzmy na te mecze z zespołami, powiedzmy do dolnych rejonów tabeli? Ja myślę, że zawieszenie będzie. Z tego, co tak sobie szybko liczę, to Iwan nie jest zawieszony. Jeszcze troszeczkę kartek musi zdobyć, żeby zawieszony, ale to nie zmienia faktu, że to jest ta żółta kartka z tych głupich, w cudzysłowie, których mieliśmy nie tracić. I na pewno jestem bardzo niezadowolony z tego, że ją złapał, bo myślę, że to był sektor boiska, w którym nie należało robić w ślizgu. To jest raz, wynik też nie predysponował do tego, żeby ten ślizg robić. Ale to są emocje, to jest charakter Iwana, który się udzielił w tym momencie. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze mocniej będzie zwracał na uwagę. Prosimy o kolejne pytania, jeżeli są, ale już chyba nie widzę. A, tam widzę na końcu Jacek. Jacek Łuczyński, który jest to pytanie takie, bo wszystko było pod kontrolą, wszystko było ustalone.
pozwolił zadebiutować pan koledze z Francji. A nie korciło tej trójki w obronie ustawić na 5 minut, na 10 minut? Nie, nie korciło, bo ta zmiana była głównie podyktowana tym, że Ksindris jest zagrożony absencją, także tutaj zdawaliśmy sobie sprawę, że może dojść do takiej sytuacji, gdzie Andrzej będzie musiał faulować i znowu mielibyśmy problem na przyszłość, także myślę, że to był odpowiedni moment do tego, żeby Lu zadebiutował, żeby Lu przywitał się z publicznością, żeby poczuł jeszcze mocniej drużynę, nie tylko w treningu, ale właśnie w meczu mistrzowskim. Także myślę, że to był odpowiedni moment do tego, żeby on zadebiutował, a na trójkę jeszcze przyjdzie czas. I jeszcze jedno pytanie. Już może na puentę. Włodzimierz Machikowski, Radio Gdańsk. Panie trenerze, osiągnęliśmy drugie miejsce w tabeli, samodzielne, z niewielką stratą do lidera. To już jest taki punkt docelowy, na bardzo wczesnym etapie sezonu osiągnięty. To coś zmienia w waszym podejściu, w waszej filozofii, w pisaniu scenariusza na kolejne spotkania i na dalszą część sezonu? Nic nie zmienia z racji tego scenariusza, o którym myśmy rozmawiali przed sezonem, jaki ja mam gdzieś tam w głowie, powiedziałem wam do piątej kolejki. No, oczywiście on jest gdzieś tam dużo dłuższy, ale my żeśmy celu nie osiągnęli, my jesteśmy drudzy. Także tutaj my nie możemy poprzestać, my musimy wszystko robić, żeby za chwilę być pierwsi. No to tym akcentem chyba kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia za 2 tygodnie, na 3 ciepło na przedmeczowej spotkamy się w tym tygodniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.